Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się po raz kolejny już w grze Dungeon Crawler. Nadal beta, czyli technicznie mówiąc nadal demko. I tak, od poprzedniego odcinka mogę wam powiedzieć, że sobie trochę pograłem. Nie zrobiłem za dużo, poza tym, że na jakiś czas odblokowano garbage Grega. Nie udało mi się nim przejść grę. Kurczę, gość jest świetny. I powiem szczerze, nawet dzisiaj nim zagramy na hardzie. O! Okej, czyli cały Lucky Paw. Szczęśliwa łapka jest dostępna dosłownie dopiero tutaj. Dobra. Weźmy w takim wypadku jego szczęśliwą łapkę, żeby mieć... O! Jeszcze lepsze bonusy. I tak, z Garbage Gregiem mamy kilka bardzo ważnych jakby elementów. Po pierwsze, zaczynamy z plastikowymi rzeczami, czyli tym, co jest potężne, ale dalej w las, tym słabsze. Oraz taką wspaniałą właściwość, że 50% rzeczy, które mamy wrzucone do maszyny, znika po naszej turze. I za każdy przedmiot, który mamy w deku, dostajemy 2% obrażeń więcej. W tym momencie 4. Więc w tym momencie, mając 14 rzeczy na start, dostajemy 28% zwiększenia. Jeśli liczyć to pojedynczo. A mamy to podwójnie. Kurczę, nie sądziłem, że te szczęśliwe łapki tak się używa. Tak czy inaczej, chciałem złapać więcej nożyków, ale nie wyszło i proszę. Zwykły nożyk bije już 8. Nie 5, 8. A zaraz zobaczymy, ile będzie bił taki plastikowy nożyk. I tak. To, co odkryłem pięknego, 24 zamiast chyba 15. Uwaga, zaraz zobaczymy. Tak, 15 jest bazowo. Jakie to potężne, piękne. Ale tak, ogólnie grając właśnie Garbage Gregiem, nasz cel jest bardzo prosty. Eliminować wrogów jak najszybciej po użyciu naszych potężnych rzeczy i plastiku. Ale tak, i brać co wlezie. Nie przejmować się w szczególności jakimś tam buildem czy czymś w naszej talii. Nie, po prostu brać jak najwięcej rzeczy. A jak jeszcze trafi się pewien fajny perk, to już mamy grę wygraną. O perku zaraz powiem oczywiście. Ale najpierw wykończmy tego pierwszego gluta, nie przejmując się niczym. Jak mówię, Garbage Greg, póki co top tier potężny i w ogóle. I tak, czy jest tu jakiś fajny przedmiot na początek? Nie, więc zrobimy jednego rerolla. O proszę, świetna rzecz, ale nie. Weźmiemy rękę Midasa. Bo zawsze dodatkowe fundusze mogą się przydać, więc tak. Mamy tutaj do czynienia teraz z glutem ognistym. Chyba plastikowa tarcza powinna być w stanie go zasłonić raz, więc spróbujmy złapać jak najwięcej nożyków i plastikową tarczę. Uwaga, 5, 15, tak, jak myślałem. Teraz, kurczę, nie chciałbym łapać kolejnej plastikowej tarczy, ale monetki się przydały, nawet jeśli tylko kilka. I stracimy tym samym Midasa. Ale proszę, zablokowaliśmy. I teraz jeszcze większa, tak w naszą stronę leci. Oj, wypadałoby przynajmniej się go pozbyć. Nawet jeśli się nie uda, to nadal wypadałoby próbować. I okej, powinniśmy mieć spokój, bo złapaliśmy plastikowy nożyk. I teraz tak, mamy 5 bloków, potrzebujemy 10. O, tutaj niestety nie złapiemy chyba nożyka i tarczy. A nie, tu jest tarcza i nożyk jednocześnie. Więc weźmy w ten sposób. No ale tak. Widzicie, jak to się gra. Dosłownie po prostu... Jeśli jesteście tacy jak ja, czyli lubicie zawsze brać i a nóż się przyda, dosłownie nóż plastikowy, o to... Garbage Greg jest potężny, naprawdę. Pomijając to, że... Sam koncept tego, że 50% tych negatywnych rzeczy, które mamy, też może zniknąć. To ogólnie właśnie te negatywne rzeczy, które mam w plecaku, to jest po prostu świetna rzecz. Zresztą pamiętacie na pewno, że są takie rzeczy, chociażby te bomby finalnego bossa, które jeśli nie złapiemy, to zadają obrażenia. No to cóż, okazuje się, że jeśli, podkreślam, jeśli znajdują się w tych 50% rzeczy, które będziemy usuwać, to się nie aktywują.
po prostu jeśli znikną, to one wrócą nam. Tak, nie zostały wciągnięte, więc wrócą. No ale po prostu... To nie są problematyczne aż tak bardzo. I teraz tak, co my tu mamy? No weźmy sobie, w sumie to nie będzie nam potrzebne aż tak, ale mogę wziąć i tak... Albo bomba? Stosowałbym, ale mamy trochę za mało na razie tego wszystkiego. Weźmy sierp, bo nigdy nie wiadomo, jak to będzie dalej. A nie mogę tylko na plastikowych nożykach polegać i... Kręcimy. Okej. Okej. No nie najlepsze, że się trafiły. Ale weźmy to. Magnetyzm jakoś tak tutaj nam nie będzie potrzebna. Jeśli zdobędziemy jakieś trucizny, to po ubiciu rozprzestrzeniać się na pozostałych zawsze warto. Okej, dwa niebieskie gluty. Lodowe. Bardzo prosta walka. Weźmy więc nożyki na początek i trochę monet. Bo nie ukrywam, skupić się na inwestowaniu w monety bardzo warto. W szczególności, że będziemy musieli dużo ulepszeń sobie porobić z czasem. Bo jeśli się nie mylę, to ulepszenie plastikowych rzeczy powodują, że dałem 20 zamiast 15. Trochę wolniej się zużywają, co samo w sobie jest już wystarczające. Nie musieliby nawet zmienić na 20. Ale to robią, więc tak. I uwaga, czy będzie krytyk? Chyba był krytyk. Tak czy inaczej udało się go pokonać. Ponownie. Więc bierzemy tarczki. Plastikowy nożyk, zwykły nożyk. Tak. Jak zazwyczaj mogę powiedzieć, że plastik jest zbyt ryzykowny, tak nie ze śmieciowym Gregiem. On jest po prostu stworzony do brania plastiku. Bo on nas nie interesuje, jak szybko się zużyje, jeśli będziemy one-shotować wszystkich wrogów. Znaczy, żeby nie było do one-shotowania, jeszcze nie dotarłem nigdy. Ale no, może tak to być. Jest tutaj coś, co bym chciał. To może się przydać. Ja weźmy to na wypadek, gdyby ktoś się z wielką ilością bloku trafił kiedyś. Co my tu mamy? O. Dobra, zacznijmy od takiego pięknego chwytnięcia. Może się uda wszystko. No udało się wszystko, co chciałem nawet. Zaskakujące. Okej, jeśli dobrze pójdzie, teraz powinniśmy się pozbyć pierwszego lodowego slajma. I nawet jakieś monetki. Ognistego na pewno się nie pozbędziemy jeszcze, jak tak patrzę. Ale nawet jeśli się go nie pozbędziemy, może krytyk dał radę jednak, to przynajmniej jesteśmy już blisko celu. I teraz tak, pierwszą rzecz, którą bym chciał złapać, będzie definitywnie sierp. Już iż ponieważ jeśli... Ach, nie ucieknie, chciałem powiedzieć, to mamy pokonanego ognistego gluta. Uciekł. Więc spróbujmy wziąć więcej tarcz. Czemu nie? No i przy okazji właśnie plastikowe nożyki, które są wszechpotężne przez bonusy śmieciowego Grega. I już mogę wam powiedzieć, że jak nie grałem ani razu wcześniej na wyższych poziomach, tak teraz widzę, że to ma sens. Każdy wyższy poziom, czyli ten trudny, potem tam są jeszcze jakieś trudniejsze jeszcze i jeszcze. Okej, może być trudniejszy, w ogóle są mocniejsi, no ale my zaczynamy z łapkami, więc też mamy jakieś tam swoje bonusy. Świetna sprawa. Podoba mi się. Okej, i co my tu teraz mamy? Zatruty nożyk. Definitywnie, mamy już bonus do trucizn, więc warto. Tak, to jest jeszcze najlepsza rzecz. Nie wiem, kiedy to dodali, ale widzicie teraz tutaj przy miejscach odpoczynku mamy babcię. Mogę wam powiedzieć, że nie jest tylko jedyna postać, która się pokazuje. Teraz każda taka interakcja ma swoją postać. Bardzo fajne. Zresztą możliwe, że to dodali wtedy, kiedy też dodali tego jakby błazna, u którego się... No, ma te różne wyzwania z chwytakami, typu a złap skrzynkę zamiast ryb, a złap sobie monety, ale są też kolce czy coś. Tak czy inaczej, no. Taki fajny dodatek i... Okej. Kończymy z tym. Osobiście nawet nie pamiętam, czy on ma jakieś specjalne rzeczy, poza tym, że będzie dawał sobie... A jak to się nazywa? No, kolce. Tylko czy nas to martwi? Nie szczególnie, dlatego że bijemy i tak dużo, więc... No nie ubiję, niestety. Nie ubiję go jeszcze w tej rundzie. Ale... I to jest bardzo ważne, ale... Nawet jeśli go teraz nie ubijemy, to... No w tej rundzie teraz, tu, która jest w tym momencie, już mamy większą szansę. Przy czym tylko jedna ważna rzecz. Mimo tego, że odzyskamy
stałą naszą witalność po tym. Tak wolę nastawiać na to, żeby być chronionym przed jego atakami, bo nigdy nie wiadomo, jak bardzo nie zlamie schwytnięciem, więc tak, tarczki tak będziemy łapać. No i minimalnie. A, trucizny też biją więcej niż powinny. A to ciekawe. O, jest. Jedna z uderzą, jedna rzecz nam wpada do tego. I tu idziemy też po perka. To jest ważniejsze niż kowal. A dlaczego, możecie się zastanawiać? Mam nadzieję, że wam to pokażę. Bo jestem przekonany, że też niedawno dodali nowe perki, które można wylosować. Część z nich jest taka, część jest mocna. I mi zależy na tych właśnie mocnych. Czym jeden z nich też było dawno, ale właśnie przy śmieciowym Gregu on pokazuje swoją prawdziwą moc. Okej, okay, teraz uwaga, mamy 3, zadajemy 6. Więc tak, definitywnie działa. I teraz tak, zbroja nie, ciężko mi wyłapać. Kolejny sierp jak najbardziej. I uwaga, czy się trafił? Chyba nie. No, nie trafił się ten, którego szukam, ale są inne fajne, właśnie kupon na reroll. Teraz zawsze pierwszy reroll będzie darmowy, jeśli się trafi. No i nawet się trafił. Więc tak, przylosowanie jedno darmowe, a druga rzecz... O, ciekawe, co się trafi. Tak naprawdę, co byś nie trafił, i tak to pewnie wezmę. Ponad jeden darmowy reroll, chociaż... Nie jestem jeszcze taki pewien, może jednak reroll jeden dobry jest. To pytanie, które się trafi. Leczę za 5 po każdej walce? Nie, darmowy reroll jest lepszy od leczenia za 5. Jeśli będziemy ostrożni, to możemy nawet nie dostać obrażeń żadnych. Ale głównie to jest zasługa tego, że po prostu gra... No, śmieciowym Gregiem to jest tempo. To my tutaj narzucamy po prostu rytm, nie wrogowie. To jest trochę przeciwieństwem wielu innych postaci, no ale nadal. Za to właśnie uwielbiam Grega. I żeby nie było, co ciekawe, pierwsze moje włączenie gry Gregiem to była właśnie moja wygrana, więc to, co teraz tu widzicie, to jest moje drugie podejście. I druga rzecz fajna w Gregu, plastik pływa. Więc tak, nawet jeśli walczymy z kałamarnicem, to jestem w stanie zauważyć te nożyki z plastiku, przez co nie ma tragedii. I uwaga, nożyk z plastiku 27, to już chyba był ten używany, że tak to nazwę. I tutaj co mamy? Chyba tylko tarcze i pieniądze. Nie, nożyk gdzieś się skrył. Fajnie. Tak, kałmarnic niestety będzie robił swoje, przez co ciężko będzie dostrzec niektóre rzeczy. Ale dobra, widziałem, że tu gdzieś noże wpadły, więc możemy spróbować je połapać. Mam rękę Midasa, niestety. Ale też dwa zwykłe noże i plastikowe. Wątpię, żeby to starczyło na pokonanie go. Mhm. Ale jeśli nam się po szczęści jeszcze raz gdzieś tutaj, to może złapiam jakiegoś sierpa, siekierę czy coś. Niestety nic. Tak się leczy monetki. Tak, blokujesz się, dziadzie? Okej, chcesz, to się blokuj. Problem tylko w tym, że ja tutaj potencjalnie widzę topór, który usuwa twój blok. Mhm, nawet dobrze zgadnął, że to topór. Więc, no, nic nie zdziałasz. Teraz tak, kolejna plastikowa tarcza oczywiście, plastik jest fantastik, tak idąc starą piosenką. Tak wiadomo, w sensie, czy jest na pewno stara? Skoro pamiętam ją z momentu, kiedy miałem dosłownie... Jak przedpodstawówkowy, to chyba jest stara. Tak mi się wydaje, że miałem wiek przedpodstawówkowy, no może już byłem w podstawówce? Nie wiem. Tak czy inaczej, no dla mnie jest stara. Okej, dostaniemy teraz trochę obrażeń, niestety. Ale nie będę się tym martwił. Bo zaraz tak dokonamy egzekucji kolejnego przeciwnika, a wraz z nią. No, co byśmy nie wzięli, tak będzie już dobre. Jak mówię, możemy tracić życie, jeszcze mnie przejmuje. Wierzę w potęgę śmieci i plastiku. Potęgę śmieci oczywiście mam na myśli potęgę bycia zbieraczem, który bierze byle co. Brawo, chwytak. Przez potęgę plastiku to wiadomo. Plastikowych przedmiotów. To wszystko jest wystarczające, żeby Gregiem wygrywać, naprawdę. Możecie mi nie wierzyć, ale tak jest. Przynajmniej w moim odczuciu. No niestety, trafiliśmy na używaną plastikową tarczę, więc znowu dostajemy trochę obrażeń.
I teraz tak. Sierpy i siekiery wszystkie są w jednym miejscu. To jest ciekawe. Wiadomo teraz, że może się wrzucić jedna rzecz, którą mamy w talii, kilkukrotnie. Większa to, talia to nie tak, że więcej rzeczy ogólnie będzie, tylko częściej one będą się tam pojawiać. Procentowo. O, i proszę, tu jest ciekawy przykład właśnie tego, co mówiłem. Aha. Poczekajmy może jeszcze chwilę. A, i właśnie, to jest jeszcze piękne właśnie. Jeśli mamy to, to kiedy tutaj dostaniemy obrażenia, jest szansa, że kolejne skrzynki będą nam się tutaj dodawać, więc tak. Poczekajmy, może jeszcze jakaś sobie zdecyduje się wyskoczyć. To jest właśnie takie ciekawe. O, nie sądzę już. Czekajmy. Okej, okay. Dwie są przy sobie. Może je złapiemy? Na, tylko jedna. Ale i tak będziemy mieć dwie, bo już jedna sama wyskoczyła i ona też się liczy do zdobytych. I proszę. Olejek drzewny, który zwiększa skuteczność bloku na drewnianych rzeczach, czyli wszystkich tarcz. I rękawica, która daje jeden blok zawsze, gdy wam przedmiot. Czy jest to szczególnie dobre? Nie. Czyli tak to wezmę? Oczywiście. A dlaczego? Bo musimy mieć jak najwięcej przedmiotów w talii. Poza tym też, no... Olejek drzewny zawsze może trochę w jakimś dziwnym momencie nam uratować skórę, nawet jeśli mi się to nie wydaje, że tak się zdarzy. Natomiast rękawica, no, jak ją zbierzemy i się aktywuje, to fajnie. Jak się nie aktywuje, bo jej nie zbierzemy, to w sumie nie przeszkadza dużo, bo jest małym przedmiotem. I tak, tutaj bym spróbował, bo jest najwięcej w tym miejscu wszystkiego. Plus jeszcze monetki, możemy jakieś zgarnąć. Tylko jeden nożyk zatruty. A nie wygląda to najlepiej. Spróbujmy naprawdę tego sierpa, bo to właśnie tego potrzebujemy najbardziej. Ewentualnie nożyka plastikowego. Ale widzę, że zwykły się podniósł. No i trochę przepalone. Ale tak. Co teraz w sumie? Mamy na wierzchu dużo nożyków, to zaryzykujmy. Plastikowy może jeszcze uciec, tak jak myślałem, ale dwa zwykłe i tak mamy, więc to jest spory sukces. Z 19 mam 10 bloku. To chyba była używana plastikowa tarcza, ale i tak zaryzykujmy, weźmy. I jest sierp. Świetnie. Świetnie. Była używana, ale wystarczyła. I teraz tak, co byśmy nie wzięli i tak w środku? Mamy to wygrane, więc weźmy jak najwięcej broni. No. Trochę szkoda, że nadal nie zdobyliśmy najlepszej rzeczy, jaka naprawdę istniała. Kolejny plastikowy nożyk, oczywiście, że tak. Dla śmieciowego Grega, ale no. Co chcę? Spróbujmy coś lepszego. Nawet jeśli to drogo kosztuje, to niech będzie. Niech będzie, 15 na wszystkich. Wystarczająco dobra. No, ale kontynuując, nawet jeśli by to nie było najlepsze, co i tak możemy brać. I zgubiłem pierwszy wątek. Nie wiem, czemu się tak łatwo rozpraszam, ale tak czy inaczej. Trochę funduszu, trochę leczenia, przy czym głównie fundusz nas interesuje. Ale tak, jeśli Kubi zastanawia, jakiego, o jakim perku mówię, żeby się najbardziej przydał czy coś, to chodzi mi o Garbage Jet, czy tam Trash Jet, nie pamiętam. Ale ogólnie po pierwszej turze, zawsze jak coś jest zdawane do naszego, no tutaj tego, zadajemy jedno obrażenie. Czy te obrażenia się skalują z ilością rzeczy i pasywną częścią śmieciowego Grega oraz łapką? Nie mam pojęcia. Ale o czym mam pojęcie, i to jest bardzo istotne dla mnie, mam pojęcie, że można to stakować. Więc jeśli bardzo dużo tego się nagromadzi, to można mieć fajne, wysokie, bardzo damage'a co rundę. Połączyć to jeszcze z tym, że jak otrzymujemy obrażenia, to też wrzucamy coś i zawsze, kiedy nas uderzą, ze skutkiem otrzymania obrażeń, my wrzucamy kolejny przedmiot. Ale póki co tego nie mamy, więc pójdźmy trochę bezpieczniej. No, tarcza plastikowa, tarcza zwykła, powinno to wystarczyć. Nie widzieliście, rzeczy znikły, więc po prostu się trochę odśmieca, potem znowu zaśmieca. Przy czym chyba jedna rzecz, która jak się raz tam wrzuci do środka i już potem się nie będzie wrzucać ponownie, są to właśnie kroje rękami Dasa, tak jak myślę w sumie.
I uwaga, uwaga, siekiera, tak. I trochę bloku, za mało na całość, ale to nadal przynajmniej jest. I teraz tak, pierwsza rzecz, którą musimy złapać, to znowu siekiera. Właśnie takie sytuacje mam, jak ta, kiedy ja sobie myślę, że jest bezpieczny, bo ma dużo bloku. To ja mówię na A, moim siekierą. Teraz fajnie byłoby to już ugrać. Więc spróbujmy plastiki plus wielki miecz. Okej, okay, jest wielki miecz? Jest. Jest jeden plastik? Jest. Wygraliśmy. No. I co my tu mamy? Mniej życia albo pierwsze rzeczy używa dwukrotnie. Obie rzeczy są świetne. Powiedziałbym, że to. Teraz tak, kowal... Coś takiego, czy kolejny perk? Osobiście uważam, że póki możemy iść po perki. Później do kowala, jak trzeba będzie, to zejdziemy. Bo tak, ulepszanie tego, co mamy, oczywiście jest ważne. No ale ja chcę dostać te perki, które rozkręcą nam Grega do maksimum. Ja chcę, żebyście zobaczyli tą dzikość, którą się udało. No i tak, podwójne zatrucie. Bo to była pierwsza rzecz, która się w tej turze wylosowała. Może się uda ich pozbyć. Wątpię po tym, co złapałem tutaj, ale nadal można spróbować. Okej, przynajmniej jeden. Się pozbyliśmy, więc jest dobrze. I teraz tak, trucizna zawsze wejdzie niestety. Nie da się nic z tym zrobić. Dlatego też jakiś jeden przedmiot leczniczy czy coś tego typu fajnie byłoby zgarnąć. I dobra, zaczniemy tutaj. Okej, okay, trafiłem nawet to, co najbardziej chciałem, więc jest git. I teraz tak. Dobre chwytnięcie rzeczy teraz z dęskich obrażenia. Można to już wygrać. Jeśli nie, dostaniemy bardzo dużo życia. O tym mówię, dwa plastikowe noże i sierp na pewno wystarczą. Nawet same dwa plastikowe noże by wystarczyły, ale... Nie będę narzekał. I teraz tak, co tutaj na plastikowy nożyk? Nawet nie ma co się zastanawiać, jak widzę takie rzeczy. Kręcimy maszyną i... Znowu nie ma tego, czego chciałem. Ale są potencjalnie dwa różne kupony. Ciekawe, na co tym razem. Przekonamy się, bo dwa kupony akurat nam wpadły jako pierwsze. A nie! Monety za każdym razem, kiedy atakuję. Oczywiście, że tak. Bo teraz coś nie działo i tak będziemy zarabiać. Piękne. Piękne po prostu. Ale jak mówię, to jest cała filozofia śmieciowego Grega. Nie patrz, co bierzesz, po prostu bierz, bierz i bierz. Musisz swój śmietnik wypełnić po prostu przeróżnymi rzeczami, żeby bić jak najwięcej. Osobiście nawet uważam, że mogliby to trochę osłabić. Tak naprawdę... Na tle innych postaci, Greg wydaje się być zbyt mocny. Przynajmniej na tle tych, którymi grałem. No, może Scrappy trochę mu dorównuje. Ale na pewno Serbu Banalot, czy ta Felina, czy jaki tam było... To nie ta liga. Garbage Greg... Zmiataj po prostu z powierzchni ziemi. No. Zresztą sami widzicie, jak łatwo mi to idzie. Dobra, co my tu mamy? Karta kredytowa? O nie, nie, nie. W sensie to jest potężne, ale... A weźmy. Chciałem powiedzieć, że to i tak trochę nie ma sensu. Ale wręcz przeciwnie, karta kredytowa ma wielki sens. Mamy wielkie mnożniki, więc ona szybko będzie się rozkręcać. Bo z każdym razem, kiedy ją łapiemy, to... No, wiecie, zyskuje ona na wartości. A potem jeszcze ta wartość jest pomnażana przez nasze dodatkowe procenty i tak dalej. No, kredytówka może być chyba nawet najlepszą rzeczą, jaka jest dla śmieciowego Grega, jak tak pomyślę. No, o ile w każdej walce jesteśmy w stanie ją złapać. I teraz tak, no. Niestety trochę obraźnie trzymam. Ta sprawa. A teraz co bym wziął, nie wziął, tak... Gramy? Bez przesady chwytak. Aha. Jeśli tak to chcecie buntować, to lepiej będzie chyba tutaj złapać jak najwięcej szkieletów. No, udało się. Oczywiście odnieśliśmy niewielkie rany od Bluta plus trucizna, ale no, nawet nie ma co się tego obawiać. I teraz tak, czy jest tutaj coś cennego? To by mogło być fajne, ale nie. O! A, to jest jednorazowe, że po prostu ktoś się złapie. To nie. Kolejna kredytówka. No, teraz do kowala. Pierwsze, co trzeba, to ulepszyć kredytówki. Niestety to je resetuje, tak żebyście wiedzieli. Ale i tak, warto było.
Potem to, żeby dawało na duży obszar. Coś jeszcze warto ulepszyć w sumie. To. I jak najwięcej plastikowych noży. Sierpy inne oczywiście też bardzo warto i też to zrobię. Ale na razie to jest najważniejsze. Teraz Kogmandu w bolu. Mow Jamin albo Lord Squidula. Mow Jamina nie pamiętam. Więc pójdźmy na Lorda Squidula. Co do niego to wiem, że jest easy. I okej, trochę trucizny nakłada, trochę się leczy, ale czy nas to martwi? No z pięcioma nożami plastikowymi ulepszonymi. Dwoma kredytówkami i tak dalej. Nie. Przy czym pamiętajcie, cel jest bardzo prosty. Wygrać. Przy czym no najważniejsze z najważniejszych, najpierw oczywiście złapać karty kredytowe, żeby zaczęły się rozkręcać. Pięknie, bo pierwszą rzeczą, którą złapaliśmy w tej turze, była karta kredytowa, więc fajnie. Teraz, czy chcę jeszcze więcej obrażeń władować, czy kredytową? Kredytową. Na przykład znam jeszcze się chował nożyk plastikowy, więc fajnie. Tarcze może się trochę stracą, ale... jakoś szczególnie mi to nie przeszkadza. No i tak, Lord Squidula robi swoje. Muszę przyznać, tu nawet jest trochę groźny na tym utrudnieniu, na którym gramy. Uff. Ale i tak nie powinno to zmienić niczego. Nawet jeśli tutaj tak niefortunnie chwytnęliśmy. Proszę, sierp. No. Mogło być lepiej, bo teraz stracimy dużo życia. A równocześnie też dużo rzeczy wpadnie nam już tutaj od razu. Teraz tak. Co by tutaj chwytnąć najlepiej? Powiedziałbym, że może tutaj jakoś? Dobrze. Bardzo nawet. I tutaj jest kolejny sierp, to jego też złapmy. Za tu też tlety i tym podobne też fajna sprawa, ale mówię, ja tu inwestuję w to, co jest najpotężniejsze na dany moment. I okej. Jeśli tam nam dobrze pójdzie, to już go pokonaliśmy. A przez dobrze pójdzie ma na myśli, jeśli weźmiemy plastikowe noże. Okej. Jeden niestety spadł. Niestety tarcza jest pierwsza, ale... może się jeszcze uda. Jeśli nie, to może nas pokonać. Nie, nie pokona. Mamy za dużo życia. Poza tym złapaliśmy noże. Nawet nie było blisko. Lordzie Squidulo. Ale tak czy inaczej dziękuję ci za wspaniałą walkę. I... ha. Teraz weźmy może sobie kolce. To jest dosyć dobre, chociaż nie. Przelosujmy. Jak uderzamy, to jeszcze się leczymy. Świetna rzecz. Tutaj idziemy oczywiście, że na... w sumie na co? Możemy pójść na pachinko machine. I niewiadome. A proszę. Jeszcze trafiła nam się niewiadoma rzecz, która jest bardzo przyjemna. Bo dostajemy po prostu gwarantowane darmowe rzeczy. Mogłem złapać więcej, oczywiście nie. Chwy tak stwierdził, że dano mi jedną. Ale przynajmniej to mu lepszej jakości. Warhammer, tak? 20 obrażeń plus 15 bloku. I teraz tak, świnka? Nie. Pierścień siły? Nie. Złoty sierp? Oczywiście, że tak. W ogóle kurczę, złoty sierp. To jakiś panoramik, że złote sierpy mam. Tak, wiem, że mógłbym tu inteligentniej zagrać, ale taka strategia najczęściej mi się sprawdzała, więc dziękuję. Złoty sierp. Idziemy oczywiście na trudne walki, bo no come on, to by poszedł normalne. To jest za proste. Dobra, a początek zapowiada się nie najlepiej. Patrzę na to, ile ataków są. Ale ja powiem na to karta kredytowa i kilka nożyków. Szkoda, że kredytówka się pierwszym trafiła. Tak czy inaczej, nożyki biją się 11, kredytowa też uderzyła za 11. Teraz będzie jeszcze potężniejsza. No i zobaczmy, jak teraz to wyjdzie, kiedy weźmiemy młota. No dobra. Gramy dalej. Bierzemy kartę kredytową, nie przejmujemy się niczym, wszystko będzie dobrze. Co by się nie stało i tak, no, widzicie. Nasze obrażenia są za duże. No, ale tak otrzymujemy rany, co? Wrogowie po prostu nie mają wystarczająco czasu, żeby się nas pozbyć.
to za tym idzie, możemy łatwo wygrać kolejny wielki miecz. Czemu by nie? Bierzemy. Pierstek. Mamy tutaj tego krokodyla, one są irytujące. Więc powiem na to znowu karta kredytowa plus topór. Okej, topór jeszcze się podwójnie użył. Proszę, widzicie? Ta karta kredytowa biła już 21. Zaraz będzie jeszcze mocniej. Z każdym użyciem będzie coraz mocniej. I to jest właśnie to piękno. O, czyżby walka miała się już skończyć? No, skończyła się. Dobra, teraz co bym tak naprawdę chciał wziąć? Weźmy termometr. I teraz tak. Mofilda albo... Mofjamin. Oczywiście, że Mofilda. Mofjamin to jest najgorsze, co może być. No, naprawdę gro. Naprawdę. Czemu jesteś taka wredna? Jeszcze kolec chce wyskoczyć. Czemu skrzynka nie mogła znowu? No. Czekajmy jeszcze chwilę, może kilka skrzynek będzie blisko siebie. Okej. I spróbujmy. Proszę, 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 proszę. Mamy to. Otrzymaliśmy obrażenia, ale... obrażenia to nic w porównaniu z tym, że dwie skrzynie złapaliśmy. Co my tu mamy? Rękawice, tak? To może być ciekawe. Weźmy. To jest jednorazowe, więc na szczęście nasze nożyki i inne tego typu rzeczy potem powrócą, ale to może być naprawdę ciekawy przedmiot. A póki co złapmy jak najwięcej funduszy, bo czego innego. Czym pierwsza świnka skarbonka się używa podwójnie, nadal, więc fajnie. Tak. Kła na śmieci postarajmy się nie używać za szybko, bo on musi się rozkręcić. Weźmy więc to. Karta kredytowa niestety wypadła. Drugi chwytak może ją złapie. Próbujemy? Czy odpuszczamy? Nie, no próbujemy. My? A to zdradziecki chwytak. Teraz tak, mamy odbicie. Najgroźniejsza rzecz, jaka jest dla nas. Obijemy za dużo obrażenia, więc możemy sami siebie ubić. Z tego też powodu najważniejsza rzecz, jaką można zrobić, to... niedobrze. Łapać tarczę, tak. No niedobrze. Bardzo niedobrze. Możemy tu zginąć. Czy karty kredytowe pozwolą nam jednak to zmienić? Pewnie nie. Ale złoty nożyk zatruwający... być może będzie tym, czego potrzebujemy. Chociaż nie, karty kredytowe też już są potężne. Dobra, to już jest chyba ostatnia runda, w której możemy coś zdziałać, zanim będzie nasz koniec, nieważne co się stanie. Więc spróbujmy termometr. Z naszymi bonusami i wszystkim termometr może być naprawdę mordyrczy. Aj, nie wystarczyło. Niedobrze. To był na śmieci może? Nie. Niedobrze. Teraz w tej rundzie łapać wszystkie plastikowe tarcze, które się da. To zwykłe. Nieszlet, szlet. Niedobrze, niedobrze. Chyba zginiemy. Dobra, tarcza pierwsza weszła. Może przeżyjemy. Mamy 18 życia. Nie, nie, nie. Koniec. Przegraliśmy. Niestety trochę pecha w RNG nas pokonało. No niestety. Nie zobaczyliście tak wspaniałego przebiegu, jak mi się to tam udało wtedy. Ale tak. Mam nadzieję, że dostrzegacie to piękno w śmieciowym Gregu. A ja na ten moment wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. I w następnym zagramy albo laleczką, albo Benem Beaverem. I tak. Nic więcej do dodania nie mam. Ja grom jestem nadal zafascynowany, zauroczony i w ogóle chcę w to grać więcej i więcej i więcej. Dlatego no, jeśli będzie dobrze się odbierało, to możecie liczyć na to, że postaram się załatwić pełną wersję. Jak tylko ona wyjdzie. A póki co będziemy ogrywać demko tak długo, jak będą jakieś nowe, ciekawe rzeczy do pokazania, bądź będą nowe postacie czy coś. No ale dobra, starczy tej popeliny. Dzięki wszystkim. No i trzymajcie się. Hej, hej.